W owym czasie Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony przez diabła. A gdy pościł już 40 dni i 40 nocy, poczuł w końcu głód. Wtedy przystąpił kusiciel i rzekł do niego: jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz, żeby te kamienie stały się chlebem. Lecz Jezus mu odparł: napisane jest, nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Wtedy wziął go diabeł do miasta świętego, postawił na szczycie narożnika świątyni i rzekł mu: jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół. Napisane jest bowiem, aniołom swoim da rozkaz co do ciebie, a na rękach nosić cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień. Odrzekł mu Jezus: ale napisane jest także, nie będziesz wystawiał na próbę Pana Boga swego. Jeszcze raz wziął go diabeł na bardzo wysoką górę, pokazał mu wszystkie królestwa świata oraz ich przepych i rzekł do niego: dam ci to wszystko, jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon. Na to odrzekł mu Jezus: idź precz, szatanie. Jest bowiem napisane, Panu Bogu swemu będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz. Wtedy opuścił go diabeł, a oto przystąpili aniołowie i usługiwali mu. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Zaczęliśmy Wielki Post i Wielki Post to jest czas walki duchowej, a przynajmniej czas otwarcia oczu na to, że taka walka duchowa trwa nie tylko w Wielkim Poście, ale w ogóle, że cały czas kusiciel, perfidny przeciwnik człowieka próbuje człowieka odciągnąć od Boga, próbuje odciągnąć nas od spełnienia i to od spełnienia wiecznego. I w Wielkim Poście rzucamy taki reflektor światła, snop światła na tegoż kusiciela, wyciągamy go z mroku i uświadamiamy sobie, walka trwa. I dzisiaj na początku Wielkiego Postu słyszymy, że historia ludzkości jest rozpięta pomiędzy, można powiedzieć, dwoma Adamami. Pierwszy Adam, ten, o którym słyszeliśmy w Księdze Rodzaju, to Adam, który zgrzeszył. Drugi Adam to Chrystus, nowy Adam, jak o nim powie święty Paweł, ten, który wprowadził w świat porządek łaski, a nie porządek grzechu. I od nas zależy, do kogo się będziemy bardziej przyznawać i z kim się będziemy bardziej utożsamiać. Nie tylko w formie deklaracji, ale w formie faktów. Oto, czy będę bardziej uważał, że po prostu jestem dzieckiem Adama, i jako ten, który jest stworzonym, słabym człowiekiem, to nie sposób, żeby prawo łaski wygrało we mnie nad prawem grzechu, czy też przeciwnie, powiem sobie, oto należy do Jezusa, tego, który oddał życie w moje miejsce, abym ja został zbawiony i za wszelką cenę chcę pozostać przy Nim, chcę być z Nim zjednoczony po to, żeby panowało we mnie prawo łaski, prawo Bożego daru, a nie prawo grzechu, prawo pokus. W zależności od tego, do kogo bardziej się przyznaję, takie też będzie moje morale w trakcie walki. A jak doskonale wiemy, morale to jest bardzo ważna sprawa. Jeśli startuję do jakiegoś przedsięwzięcia z przekonaniem, że się nie powiedzie, to zasadniczo się nie powiedzie. To proroctwo samo się spełni. I podobnie, nawet jeśli stawiam czoła czemuś bardzo trudnemu, ale z takim nastawieniem, że oto jestem w stanie pokonać te trudności, nie pozwalam się przygnębić jakoś wewnętrznie, no to wtedy mam duże szanse na to, żeby osiągnąć cel, który sobie stawiam i zwyciężyć te przeciwności. Jeśli mamy stanąć do walki duchowej, to najpierw trzeba sobie uzmysłowić, z jakim nastawieniem, z jakim morale wchodzę. Bo to Ewangelia przekonuje nas, że ten, który nam w wierze przewodzi i ją wydoskonala, Jezus Chrystus, jest tym, który zwycięża diabła. Jest tym, który daje też nam zdolność zwyciężenia diabła. Oto on staje w sytuacji podobnej do sytuacji Adama, a jednak nie grzeszy. I to nie grzeszy nie dlatego, że jest Bogiem, tylko dlatego, że jest w pełni człowiekiem, który z Bogiem jest zjednoczony. I wszystko, co mu podsuwa kusiciel, jest w stanie rozpoznać jako rzecz zagrażającą jedności z Bogiem Ojcem. I co więcej, tę jedność z Bogiem Ojcem traktuje jako rzecz nadrzędną, najważniejszą i dlatego zwycięża. Ale zanim zwycięży się przeciwnika, to my potrzebujemy zrobić jeszcze krok wstecz i sobie zadać pytanie, z kim tak naprawdę walczymy? Z kim ta walka duchowa się toczy? Bo odpowiedź, że z diabłem, jest odpowiedzią o tyleż prawdziwą, co upraszczającą. Trzeba rozpoznać przeciwnika, żeby zastosować odpowiednią taktykę i żeby odpowiednią bronią się posługiwać w tej walce na to, żeby zwyciężyć. Jak już zadbamy o morale, to wtedy trzeba rozpoznać wroga. I najlepiej nie rozpoznawać go bojem, tylko rozpoznać go przez zwiat. I pozwólcie, że przypomnę, z kim my walczymy. Bo oto walczymy wobec pokus. Tak jak to też Chrystus Pan na pustyni przeżywa. Ale zbyt łatwo mówimy, że pokusy są po prostu działaniem diabła. Otóż Kościół naucza, że są co najmniej 3 źródła pokus. I trzeba sobie te źródła pokus uzmysławiać i po kolei je eliminować ze swojego życia. Bo to pierwszym źródłem pokusy wcale nie jest diabeł, tylko ja sam, a dokładnie moje nieuporządkowanie. Jeśli mam przez lata wytworzony w sobie nawyk, zły nawyk do folgowania, nie wiem, łakomstwu, no to diabeł naprawdę nie musi ruszać się z kanapy, żeby kolejne jakieś dobre danie mnie skusiło. Bo tak naprawdę pokusa nie jest tutaj, źródłem tej pokusy nie jest sam kusiciel, tylko moje nieuporządkowanie. I takich nieuporządkowań w sobie jest pewnie, każdy z nas może odkryć niejedno, całkiem sporo może nawet. I zanim się nie uporządkuje swojego wnętrza, zanim się nie nabierze tego dobrego balansu pomiędzy nadmiarem a niedoborem różnych rzeczy dobrych, zanim się nie wyćwiczymy w tym, co katolicka doktryna nazywa cnotą, nie tylko ona zresztą, no to zasadniczo każda kolejna potyczka w walce duchowej będzie skazana na niepowodzenie albo nawet się nie pojawi w naszym życiu. Bo będziemy tak uwikłani w te rzeczy właśnie wynikające z nieuporządkowania swojego wewnętrznego życia, że życie duchowe w ogóle się nie pojawi. No bo tutaj zwycięży z nami lenistwo, tam zwycięży z nami właśnie nieumiarkowanie, tutaj pożądliwość, tam gniew. I zamiast ukształtować swój charakter i ukształtować swoje wnętrze, najpierw w tym właśnie wszystkim, co należy do cnót, co należy do tego mechanizmu posługiwania się własną wolą i rozumem do tego, żeby dobro wybierać, a nie zło. Jak tego nie zrobimy, no to życie duchowe ograniczy się co najwyżej do tego, że będziemy co jakiś czas się orientować, że go nie prowadzimy. I będzie nas napełniał smutek. Ale jeśli tę walkę duchową rozpoczniemy od tego, żeby uporządkować swoje wnętrze, no to wtedy też pojawi się inny rodzaj pokus, ten mianowicie, który wynika ze świata. Co to jest za źródło pokus, ten świat? Ano wszystko to, co jest na zewnątrz nas i co może być wykorzystane do dobrego albo do złego. Jeśli mam uporządkowane wnętrze, to wtedy zasadniczo jest mi łatwiej rozpoznać, że różnego rodzaju sytuacje, w których się znajduję, czy słowa ludzi, czy ich właśnie pokusy, które mi dają, czy ich propozycje, albo też konkretna sytuacja, w której biorę udział, a w której pojawia się coś szczególnie atrakcyjnego, ale niekoniecznie dobrego, wtedy, kiedy jestem uporządkowany wewnętrznie, jest mi łatwiej to rozpoznać i odeprzeć. Natomiast nawet dla człowieka uporządkowanego wewnętrznie pojawiają się takie sytuacje, czy w takich sytuacjach się znajduje, kiedy no właśnie coś go kusi. I znowu diabeł nie musi tu się pojawić. Wystarczy, że pojawi się przyjaciel, mój przyjaciel, który będzie mnie namawiał do czegoś, co jest po prostu złe. Ale będzie na tyle mądrze to przedstawiał, argumentował, że chętnie sięgnę po to złe rozwiązanie, które proponuje mi przyjaciel. I takich sytuacji jest bardzo wiele, są one mnogie, różne. Czasem takie, bym powiedział, nazywamy je bardziej niewinne, innym razem czujemy od razu, że coś tu się niedobrego dzieje. Trzeba jednak mieć otwarte oczy, że oto sytuacje, w których się znajduję, są sytuacjami moralnymi, jak to się mówi, czyli takimi, w których trzeba rozróżnić między dobrem a złem i wybrać to, co jest zgodne z Bożym oczekiwaniem. I dopiero wówczas, kiedy uporządkuję swoje wnętrze, wtedy, kiedy mam właściwy stosunek do tego, co przychodzi z zewnątrz, ze świata, to wtedy dopiero diabeł opuszcza swoją kanapę i zaczyna mnie kusić w sposób o wiele bardziej perfidny i taki złożony, właśnie duchowy. Powiem wam, że z mojego doświadczenia wynika, że mało kto z nas tych pokus stricte diabelskich doświadcza. Że dużo więcej doświadczamy pociągnięcia do złego, albo ze względu na to, co już sami mamy w sobie nieuporządkowane, albo ze względu na to, co jest atrakcyjnego w świecie, a niekoniecznie dobrego. Niemniej jednak są i tacy, którzy doświadczają tych pokus. I wówczas ten trzeci rodzaj pokusy, to jest ten, o którym właśnie tutaj czytamy w Ewangelii, ten, który dotyczy Chrystusa, ten, który dotyczy często właśnie ludzi zaangażowanych w życie duchowe, że oto diabeł wykorzystuje swoją inteligencję, swój spryt i swoją perfidię do tego, żeby nas od Boga odłączyć. Jeśli już wiemy, że jest ważne morale i jest ważne to, żeby rozpoznać swojego przeciwnika, to jeszcze trzeba zapytać o to, jaką bronią się posłużyć. Ja tę część kazania ograniczę do minimum. Mianowicie widzimy, według tego, co Chrystus mówi, jak odpiera pokusy, że bronią w walce duchowej jest po pierwsze zaufanie Słowu Bożemu, po drugie zaufanie Bożej opatrzności, a po trzecie oddawanie Bogu czci, czyli uwielbienie, wywyższenie Boga ponad wszystkich innych swoich panów. I znowu, jeśli chcemy wygrać w tej walce duchowej, no to musimy się zapytać, a skąd ja mam wziąć w sobie z jednej strony zaufanie do Bożego Słowa, z drugiej strony zaufanie do Bożej opatrzności, a z trzeciej strony to jeszcze, żeby Boga traktować jako najwyższe dobro, najwyższego władcę. Nie tylko znowu deklaratywnie, ale faktycznie. Moi drodzy, skąd? A gdy pościł już 40 dni i 40 nocy, mówi Pismo. Jeśli nie ma we mnie przylgnięcia do Boga, które wyraża się w takiej nieustępliwej, wiernej modlitwie, to wówczas z pewnością ani nie uwierzę Słowu Bożemu, ani Bożej opatrzności, ani nie będę traktował Boga jako Boga prawdziwego. To jest pierwsza rzecz, której mamy się nauczyć. Jeśli ta walka duchowa ma w nas nie przynieść jakiejś kolosalnej klęski, ale zwycięstwo, to potrzebujemy najpierw przylgnąć do Boga. I to w modlitwie, poście, nieustępliwie przy Nim trwać. Dlaczego? Dlatego, że dopiero kiedy z Nim jestem, to Jego Słowo ma dla mnie znaczenie, to uczę się rozpoznawać Jego opatrzność i wtedy też traktuję Go jako Boga prawdziwego. I to wszystko przyda mi się w sytuacji konfrontacji ze złem. Ale nie przyda mi się znajomość Słowa Bożego i nawet teologii, czy różnych innych mądrych rzeczy, jeśli nie ma we mnie umiłowania Boga. A to umiłowanie Boga pojawia się dopiero wtedy, kiedy z Nim przebywamy. Tam ono się rodzi. Dlatego może zamiast skupiać się tak bardzo na walce duchowej, powinniśmy się skupiać na tym, żeby przylgnąć do Chrystusa w tym czasie postu przez modlitwę i uczyć się Jego jaki On jest, kim On jest, słuchać Go, podporządkowywać się Jemu, a wtedy w walce zwyciężymy. Amen.